Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Jeśli każdy dobry pasterz dba i troszczy się o swoje stado, robiąc wszystko, aby wzrastało w siłę i liczebność, to tym bardziej Bogu, naszemu dobremu Ojcu, zależy na dobru nas, swoich umiłowanych dzieci. Pragnie On naszego dobra i szczęścia i robi wszystko, co w Jego mocy, aby żaden z nas nie zginął, ale miał życie w obfitości. Właśnie dlatego Bóg stał się człowiekiem, jednym z nas, aby nas doprowadzić do pełni szczęścia, którą nam od wieków przyobiecał. To serce orędzia dobrej nowiny, czyli jej najważniejsze przesłanie. Bóg nie chce naszej zguby, ale naszego zbawienia. Ale czy my tego chcemy? Bóg nie może nas zbawić na siłę. On szuka wszelkich możliwych środków, aby dotrzeć do naszych serc i je przemienić. Jednak czy Jemu na to pozwolimy? Czy wyrażamy zgodę, aby On nas uformował na swój obraz i podobieństwo? Czy może wolimy chodzić własnymi ścieżkami, udając, że jesteśmy wolni, niezależni od nikogo i niczego, chociaż de facto prawdziwa wolność jest jedynie w całkowitym posłuszeństwie Bogu? To paradoks. Można należeć jedynie do siebie, należąc całkowicie do Boga. W każdym innym przypadku stajemy się ofiarami zniewolenia poprzez pokusy tego świata. Boga możemy przyrównać do swego rodzaju GPS-a. Jeśli się pozwolimy Jemu prowadzić, to On wybierze dla mnie najlepszą i najbardziej optymalną drogę dotarcia do celu. Mogę oczywiście nie słuchać Go i jechać przez życie po tym bardzo skomplikowanym systemie życiowych dróg po swojemu, ale nie mam żadnej gwarancji, że dojadę do celu. Boży GPS jest bezbłędny i śmiało mogę Mu zaufać. Bóg nie chce mnie wyprowadzić na manowce i tylko On wie, jak naprawdę bezpiecznie poruszać się po tym gąszczu życiowych dróg i bezdroży.